Mecz był dziwny. Wisła miała wygrać. My mieliśmy się nie dać. Oczywiście gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Myśmy Wiśle dali tyle, ileśmy dali. Wisła nam też. W takim meczu, jak się zdobywa bramkę i walczy się później do końca, aby utrzymać ten wynik, to nie chcę powiedzieć, że nam się udało, ale przede wszystkim pewnie ambicja zadecydowała, że dowiedzimy ten wynik do końca. Dziękuję bardzo. Nie jestem zadowolony z poziomu meczu, ale nie mam zamiaru, wie pan, krytykować tu przy państwie na forum zawodników, że grali tak, jak grali. Rzymianie już mówili, potem jakiś sukinsyn z Niemiec to powtarzał, że zwycięzców się nie sądzi. Nie sądźcie na źle. Byliśmy w sytuacji, dalej jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. I jeżeli ta drużyna, który jestem trenerem, powtarzam, nie moja drużyna, tylko który jestem trenerem, wygrała z Lechem Poznań, wygrała z Wisłą Kraków, wygrała w Warszawie z Polonią Warszawa, zremisowała z Legią Warszawa, czyli z drużynami, które reprezentują polską piłkę nożną, reprezentowały polską piłkę w pucharach, to nie sądzę, abyście panowie, państwo mieli zamiar kopać Krakowie za to, że w tych meczach się nie dała. Dziękuję bardzo. Jeżeli ojcem jest Goliński, to było jeszcze 10-12 matek, które brały udział w tym meczu. Dziękuję bardzo.